Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Dzisiaj środa, zapraszam do Tech Newsów. Mam nadzieję, że to będzie reguła już teraz, że właśnie w te środy będziemy się spotykać w tym cyklu. Ten cykl nie będzie polegał na tym, że będę wymieniał wszystkie newsy, które się pojawiły na przestrzeni ostatniego tygodnia, bo to nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, żeby kilka tematów poruszyć, ale żeby się jakoś do nich odnieść i żeby jakoś je skomentować, bo jednak tego mi chyba tak najbardziej brakuje, że jednak przy tym nawale tych newsów, które się pojawiają, zawsze brakuje tego komentarza, który mógłbym mówić o tym, że jakieś rozwiązanie jest fajne, albo czy mamy gdzieś tą konkurencję, albo nie mamy tego konkurencji. Na ogół są podawane niestety tylko suche fakty. My dzisiaj zaczynamy sobie od FaceApp, czyli aplikacji, która akurat mnie gdzieś tam ominęła. To nie jest nowa aplikacja, ona w 2016 czy w 2017 roku się już pojawiła, natomiast teraz była jakaś kampania w Stanach właśnie odnośnie starzenia i jakby przez to też wypłynęła ta aplikacja, bo dużo osób zaczęło zmieniać sobie zdjęcia profilowe, stąd ten szał ciał. I mnie ominęła, bo ja byłem na 5-dniowych wakacjach w zeszłym tygodniu, więc widziałem, że coś się dzieje, bo znajomi mi wysyłali tak jakieś tam super zdjęcia, widziałem coś tam na Instagramie, na Facebooku, ale jakoś nie miałem czasu się też zainteresować, która to aplikacja, żeby ściągnąć i się bawić. Okazało się, że z nieba do piekła, bo niby super, a później, że Rosjanie szpiegują, a później znowu do nieba, bo okazało się teraz, że jednak jakiegoś specjalnego dużego ruchu nie ma i że właściwie ruch serwerowy jakby wymagany przez tą aplikację jest bardziej do Stanów Zjednoczonych niż do Rosji. Nie wiem, jakie to ma z drugiej strony znaczenie, czy te dane nasze wyciekają do Chin, do Rosji czy do Stanów. No, tak samo wyciekają i tak samo jesteśmy narażeni na ewentualne jakieś straty finansowe, również moralne na pewno, ale głównie chodzi o to, żeby po prostu jakby zagarnąć część swojego tortu, niezależnie gdzie po prostu te dane sprzedajemy, udzielając po prostu odpowiednich zezwoleń w danej aplikacji. No i okazało się, że aplikacja nie jest tak groźna, jak miała być. Wszyscy już ją zdążyli odinstalować, teraz ją na nowo instalują. Ja w ogóle tego nie instalowałem, natomiast moje jakby takie zastrzeżenia, bo oczywiście no mamy gdzieś w głowie z tyłu tą aplikację Prism, która jednak była zdecydowanie mniej bezpieczna. Ja polecam zawsze zerknąć sobie na portal, który się na tym zna. W sensie polecam niebezpiecznik, bo oni jednak dobrze to analizują, albo jak nie analizują sami, to znajdują po prostu analizy za granicą, które są rzeczywiście poparte jakimiś dowodami, a nie, że wow, boimy się. I myślę, że to jest jak najbardziej sensowne. Jeżeli jakaś aplikacja, udzielamy dostępu do zdjęć, no to wiadomo, że no, bądźmy rozsądni. Trzymamy tam zdjęcia jakieś prywatne, wiadomo, ale nie trzymajmy zdjęć ani dowodów na swoim telefonie, nawet jeżeli by miało nam to ułatwić życie. Jakichś numerów kart, jakichś, nie wiem, powiedzmy nagich fotek, bo niektórzy mogą mieć takie, powiedzmy, predyspozycje. To są zdjęcia, które zawsze mogą gdzieś tam po prostu sobie wypłynąć i jakby takie, że się nie trzyma się po prostu na urządzeniu, które jest podpięte do sieci, tym bardziej jeżeli wiemy, że instalujemy tam bardzo dużo różnych aplikacji, które mają różne jakby no, podejście do naszej prywatności, nie wiem, no czasami są, powiedzmy, aplikacja, która jest do nagrywania dźwięków i potrzebuje zdjęciu dostępu do galerii. Po co? Ale czasami nie działa, jeżeli nie udostępnimy i takiego zezwolenia, więc trzymajmy swoje prywatne rzeczy w miejscu, gdzie one nie są aż tak podatne do naruszenia i myślę, że to jest najlepsza metoda. To jest tak samo, jak nie trzymamy, powiedzmy, przyklejonego pinu na karcie kredytowej czy karcie bankomatowej. Myślę, że można te po prostu rzeczy rozdzielić. A z aplikacjami jest tak, że nawet jeżeli aplikacja jest, powiedzmy, zatwierdzona, no bardzo dużo jest w polityce prywatności danej aplikacji czy usługi, której niestety nie czytamy i to jest jakby już stricte nasza wina. Kolejnym tematem, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to na pewno jest laptop Honora, który się nazywa Magic Book. W ogóle wydaje mi się, że to jest dość śmieszna sprawa, bo raz, że wygląda on identycznie jak MacBook Pro, ten napis jest prawie identyczny jak MacBook Pro, natomiast no, pod jednym względem wygląda lepiej, no bo jednak te ramki, szczególnie u góry ma i na dole ma troszkę mniejszą, no u góry przede wszystkim ma znacznie mniejszą i ogólnie wygląda po prostu troszkę bardziej przyszłościowo. Natomiast jeżeli chodzi o konstrukcję, wygląda to prawie identycznie z tą różnicą, że mamy tutaj normalne porty, więc jest kopia, powiedzmy, bo jakby tego nie można uniknąć, bo nawet widzę, że zdjęcia prasowe są takie bardzo, bardzo mocno podobne.
Natomiast z drugiej strony trzeba wspomnieć o tym, że kilka rzeczy zrobili tutaj lepiej. Na pewno też będzie sporo tańszy, no bo cena nie ma wykraczać powyżej 5000 nawet za wersję z terabajtem SSD i z i7 i 16 gigów RAMu, więc MacBooka Pro można spokojnie za 20 takiego kupić albo i więcej. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikacje, no to cały przekrój procesorów od i5 przez i7. Nie wiem, czy będą słabsze, bo nie były tutaj żadne podane. Natomiast no, na pewno będzie można urządzenie sobie skonfigurować. Jest matryca Full HD, 100% pokrycie sRGB, to jest również bardzo ciekawe. Dziwne rozwiązanie, moim zdaniem nadal głupim jest chowanie tego aparatu w przycisku. Oczywiście no to jakby powoduje, że nie mamy kamery do selfie, czy też do wideo połączeń bezpośrednio w ramie, więc jakby ta ramka może być dużo mniejsza, ale w przycisku niestety to źle wygląda, bo zawsze od podbródka powiedzmy się nagrywamy, więc nie wygląda to zbyt naturalnie. Lepiej by było, gdyby nawet ta kamera była gdzieś dołączana albo wysuwana bezpośrednio już z matrycy, więc myślę, że to by było lepsze rozwiązanie. Ale ogólnie wygląda ten sprzęt bardzo fajnie, ceny takie bym powiedział nawet mocno kuszące i właściwie cała specyfikacja taka chyba najbardziej potrzebna. Bardzo podobny do MacBooka. Zobaczymy jak gładzik, bo no ja przyznam szczerze, że dla mnie gładzik, klawiatura i matryca to są trzy najważniejsze rzeczy w laptopie, bo to, że on będzie działał lepiej i gorzej, to oczywiście zależy od specyfikacji. Natomiast ekran jest bardzo ważny jak zawsze, bo u mnie w smartfonach to jest jeden z najważniejszych punktów. Klawiatura no, musi być dobra, na pewno lepsza niż w MacBooku. No i gładzik, no na pewno będzie ciężko przebić to, co jest MacBookowego, bo można im wiele zarzucić, ale jednak jeżeli chodzi o te najnowsze gładziki, one są naprawdę świetne. Teraz chwilę o Apple'u, bo muszę się powyzłaszczać, bo oczywiście pojawia się niedługo, za parę miesięcy iPhone 11 i znowu będzie w trzech wersjach, więc i będziemy mieli wersję 5.8, 6.5 i tą taką powiedzmy pośrednią 6.1. Natomiast no, pomijam już jakby całą specyfikację i wszystko to, co ma się pojawić, czyli nowy procesor i tak dalej, że one się za dużo nie zmienią z tyłu właściwie tylko wyglądowo, może notch będzie troszkę mniejszy i ramki wokół, ale to będzie ewolucja, a nie żadna rewolucja, to na pewno. Natomiast muszę powiedzieć, że jestem mocno zawiedziony tym, że widzę na iOSie 13, że po prostu wyrzucili 3D Touch w tak bezczelny dość sposób i teraz mamy po prostu takie dłuższe przytrzymanie i jakby zwrotną wibrację. To ma być lepsze w iPhone 11, natomiast to też jest, ja nadal nie mogę tego zrozumieć naprawdę, bo w momencie, kiedy kupujesz telefon, idziesz teraz na przykład i kupujesz sobie iPhone'a 10s czy 10s Max, czy 10, albo nawet poprzednie i po prostu no, jest prawda napisana, że mamy 3D Touch, tak, że super sposób do korzystania z telefonu w pewnych okolicznościach. Ciekawe, czy jak wydadzą iOS-a 13 i zrezygnują jakby z tego już zupełnie i telefony nawet nowe już będą na 13 sprzedawane, ciekawe, czy zrezygnują jakby z promowania tego, no bo będą promować coś, czego tak na dobrą sprawę już nie będzie i nie będzie w telefonie, ale nie będzie można w ogóle z tego korzystać. To jest dla mnie dziwne. W ogóle ten ruch jest dla mnie głupi, chociaż rozumiem, jeżeli to ma pomóc, powiedzmy, w jakiś sposób ograniczyć koszty telefonu. Wolałbym zdecydowanie zamiast tego 90 albo 120-hercowy wyświetlacz, co ma się pojawić dopiero za 2 lata, więc jeżeli ktoś liczy na jakiegoś super iPhone'a, to w tym roku sorry, niestety, nic z tego nie będzie. Kolejna rzecz, o której bym chciał powiedzieć, to Galaxy Watch Active 2. Pewno pojawi się z Note'em, jakoś tak, albo na IF-ie, natomiast ja jak wam no, podrzucam gdzieś recenzję właśnie Galaxy Active, ja nie byłem zadowolony z tego zegarka. Raz, że wygląda bardzo mały, teraz mają być dwie wersje, 40 i 44, więc będzie też większa i to jest spory plus. Natomiast wyrzucili jedną z najfajniejszych rzeczy, która była przy Galaxy Watchu w ogóle, czy poprzednich Galaxy, Gearach nawet, była po prostu obracana koperta. Teraz ta koperta ma być taka, jak jest właśnie w Active, tylko że ma być też dotykowa. Nie sądzę, żeby się z tego tak wygodnie i precyzyjnie korzystało, jak w przypadku fizycznej obracanej i uważam to za spory minus, bo to była chyba najłatwiejszy sposób na korzystanie z zegarka, który rzeczywiście miał spory wyświetlacz i mogliśmy w jakiś sposób ograniczyć mazianie palcem w górę, w dół, w lewo, w prawo, tylko mogliśmy obracać sobie kopertą i ewentualnie dotykać przyciskiem, żeby zaakceptować coś i myślę, że to było świetne. Bardzo żałuję, że tego nie będzie.
będzie. Zobaczymy, ja powiem szczerze, mnie się te nowe zegarki od Samsunga, one są bardziej delikatne, bardziej kobiece i tak dalej, chociaż może ten dużo większy 44 będzie wyglądał tak jakoś bardziej masywnie, ale przyznam szczerze, one w porównaniu do Galaxy Watcha, one mi się specjalnie nie podobają. Nie mają tej masywności, którą miały. Zresztą uważam, że właśnie te zegarki z taką wypukłą kopertą jeden wyglądały znacznie, znacznie lepiej. Jeszcze przechodzimy sobie na chwilę do Samsunga Galaxy Note 10, Note 10 Plus. Ciekawe w ogóle, czy będą w ogóle obie wersje będą u nas dostępne. To jest dość zastanawiające. Natomiast muszę powiedzieć, że tak, że ogólnie jeżeli chodzi o Note 10, to różnica ma być oczywiście w ekranie, w wielkości, to raz, bo zwykła wersja ma mieć 6,3, a ta większa ma 6,8 cala. Tu mamy Full HD, tu mamy z plusem, tutaj mamy Quad HD z plusem. Ekrany będą właściwie pewno tak samo, nie będziemy zauważać, tym bardziej, że każdy, kto kupuje jakikolwiek ostatnio smartfon od Samsunga, domyślnie ma Full HD z plusem włączony, trzeba to ręcznie po prostu przestawić. Telefony wyglądają świetnie moim zdaniem, bardzo ładnie, chociaż mam kilka zastrzeżeń, w sensie podoba mi się to, że one są nadal mocno prostokątne, bo ja lubię takie telefony, że one są takie kanciaste, będą znowu zakrzywione z jednej i z drugiej strony. Kamerka wędruje na środek. Uważam, że to jest lepsze rozwiązanie niż w S10 Plusie, gdzie mieliśmy te kamery po prawej stronie, z jednego prostego powodu, bo po prawej i po lewej stronie jednak mieszczą się ważne informacje w przypadku Androida. Mamy powiadomienia po lewej, po prawej mamy jakieś tam informacje odnośnie zasięgu, nie wiem, hotspotu, baterii i innych rzeczy, Bluetootha. Więc fajnie, że ta kamera będzie w środku, będzie rozdzielała te dwie rzeczy. Mam nadzieję, że to zrobią w ten sposób, że właśnie po lewej stronie będą tylko jedne rzeczy, a po drugiej drugie, więc mnie się to rozwiązanie bardziej podoba. Wydaje mi się, że ta kamera jest też przynajmniej na tych renderach bliżej troszkę górnej krawędzi. Te krawędzie są znacznie mniejsze. Wydaje mi się również, że ta dolna bródka jest troszkę mniejsza, więc ogólnie to wygląda bardzo ładnie. No zobaczymy, no bo jeżeli bateria 4300 to troszkę urosła względem poprzedniego, jeżeli chodzi o Note 9, natomiast nie jakoś dużo. I ta bateria wpisywała się w porządku, ale to nie była jakaś tam rewelacja, więc zobaczymy, jak to będzie prezentowało się dalej. Ja na te Samsungi mocno czekam, chociaż powiem, że kolorystyka jest taka, powiedzmy, mocno Huawei'owa w przypadku tych, takie wyglądają po prostu z tyłu troszkę jak Huawei, zresztą to ułożenie aparatu, tu żałuję mocno, że nie zostali przy tym centralnym ułożeniu, bo ten telefon będzie wyglądał jak większość innych smartfonów, które dziś będą na rynku, a rzeczywiście tych smartfonów, które mają centralnie ułożone aparaty, jednak jest troszkę mniej, więc wyglądałoby to jednak mimo wszystko znacznie lepiej. I na końcu jeszcze odnośnie Mate 30 Pro, który oczywiście nie wiem o nim za dużo na razie, ale jeszcze trochę czasu jest. Natomiast to, co nie wiem, chyba dzisiaj czy wczoraj wyciekło, to odnośnie zakrzywienia szkła po lewej, po prawej stronie, że będzie ono pod tak dużym kątem, nadal będzie to okrągłe, więc będzie to wyświetlacz zaokrąglone, natomiast będzie to pod tak dużym kątem, że praktycznie nie będziemy tracić tej powierzchni, bo jednak przy zagięciach rogów na szkle tracimy jakby tą taką powierzchnię i roboczą, bo wiadomo, że tam z boku też za dużo nie widać i nie będziemy nigdzie tam patrzeć, ale raz, że dotykową, bo zawsze na tym dotyku najgorzej, na tym krawędzi najgorzej to zawsze działało, więc ciekawe. Mam nadzieję, że telefon zostanie tak jak Mate 20 Pro, dość wąskim smartfonem. Ja jednak jestem teraz zwolennikiem ostatnio tego, żeby smartfony były nawet wyższe, ale żeby były wąskie, żeby można było je dość pewnie trzymać, powiedzmy, w dłoni. Nawet jeżeli nie możemy palcem osiągnąć całego ekranu, to żeby można było je chwycić tak, że można je objąć jedną ręką. Bo jeżeli telefon jest za szeroki, to niestety, jak moim zdaniem, komfort użytkowania bardzo mocno spada. Dajcie znać, o czym byście chcieli, żebym powiedział w przyszłym tygodniu. Zapraszam do komentarzy. Myślę, że wybiorę najważniejsze informacje, ale będę też sugerował się tym, co wy napiszecie. Jeżeli macie informacje, które uważacie, że są dużo bardziej ciekawe od tych, które przedstawiłem, to napiszcie również w komentarzu. Linki pewno nie da się wrzucać, bo niestety YouTube z automatu to blokuje, więc musiałbym to jakby zezwalać za każdym razem, ale możecie też napisać źródło ewentualnie, gdzie o tym czytaliście. Dzięki bardzo, trzymajcie się, zapraszam do przyszłego tygodnia, trzymajcie się, cześć!